Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że możemy znów się spotkać na żywo, że Państwo przybyli tak licznie na dzisiejszy koncert i widownia w Miejskim Domu Kultury znowu się zapełniła. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś, aby podziękować wszystkim kobietom za to, że z nami są w każdym dniu naszego życia. Jak co roku 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie z tej okazji pragniemy złożyć naszym paniom najserdeczniejsze życzenia oraz zaprosić do wysłuchania i obejrzenia koncertu muzycznego z tej okazji. Podczas dzisiejszego koncertu miała odbyć się zbiórka pieniążków dla Lenki Mazur. Jak wiemy, cel został osiągnięty. Tak kolosalna kwota została zebrana dzięki ludziom dobrej woli oraz anonimowemu darczyńcy, który w ostatnich dniach dopłacił brakującą kwotę. Dziś odbędzie się zbiórka dla chorego Jasia z Chorzel. Jaś choruje na autyzm i ma problemy z poruszaniem się. Jaś i jego rodzice zbierają na turnus rehabilitacyjny oraz badania genetyczne i dalszą diagnostykę. Jest z nami dzisiaj pani Ania Walczewska, która właśnie stoi teraz w wejściu do sali widowiskowej i zbiera pieniążki. Jest puszka, także zapraszam wszystkich chętnych, aby każdy grosik mógł dać cegiełkę dla naszego Jasia z Chorzel. Oczywiście dziękujemy za okazaną pomoc już teraz z góry. Wszystkie panie przy wejściu otrzymały karteczki z numerkami. Na koniec koncertu odbędzie się losowanie nagrody, także poproszę o zachowanie tych numerków do końca. Podczas dzisiejszego koncertu przed Państwem wystąpi Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu pod dyrekcją pana Piotra Zalewskiego. Wystąpią również cztery piękne kobiety. Joanna Wenda, wokalistka zespołu Pasja i pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnym. Aleksandra Czerzasta, wokalistka i laureatka ogólnopolskich festiwali muzycznych. Aneta Brzezińska, wokalistka, saksofonistka, absolwentka Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Ostrołęce i studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Martyna Sekuna, wokalistka zespołu Pasja i pracownik Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Oraz trzech wspaniałych mężczyzn. Juliusz Jakubiak, organista, mistrz i wirtuoz fortepianu, przyjaciel Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Damian Kowalski, wokalista i członek zespołu tańców historycznych działającym w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. Arkadiusz Sekuna, trębacz z Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bogatem oraz członek zespołu Nadęci Delikwenci. Zapraszamy do wysłuchania koncertu i oddajemy głos panu kapelmistrzowi. Thank you.
A teraz przed Państwem wystąpią cztery piękne kobiety w piosence Być kobietą Alicy Majewskiej przy akompaniamencie Juliusza Jakubiaka. A teraz przed Państwem wystąpi Damian Kowalski, który zaśpiewa piosenkę pod tytułem Ramię w ramię, Wiki Gabor i Kai. Zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas, buzuję ze wszystkich sił. Ty wsparcie masz we mnie, dobrze wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię. Bądź pewna, że nie zgubisz się, nie, nie. Moja miła, tańcz i nie żałuj żadnych chwil. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak w
bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas, więc moja miła tańcz. Jak róży cierń, ich słowa ranią nieraz, nie będzie łez, bo wreszcie sprzyja mi czas. Ty wsparcie masz we mnie aż po kres, wśród krętych dróg nie zgubimy się, bądź pewna, że nie zawiodę cię. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas, więc moja miła tańcz. Na 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 naj. Moja miła tańcz. Nie porównuj nigdy się, każda wyjątkowa jest, więc doceniaj swoje ja, bo każda z was to najcenniejszy skarb. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas, więc moja miła tańcz. Na 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 naj. Moja miła tańcz. Zapraszamy do wysłuchania utworów wykonanych przez naszą orkiestrę z Przasnysza. Szanowni Państwo, łatwo, prosto i przyjemnie. Thank you.
Teraz wystąpią nasze wokalistki w utworze Ech, mała, nie szalej, Maryli Rydowicz. Przy pianinie Juliusz Jakubiek. Teraz przed Państwem wystąpi Arkadiusz Sekuna w utworze Fly Me to the Moon, akompaniament Juliusz Jakubiek. Thank you.
Zapraszam na scenę Anetę Brzezińską, saksofonistkę w utworze Eugenie Bodca, aria na saksofon altowy, akompaniament Juliusz Jakubiak.
Przed Państwem nasze wokalistki w piosence Damą być Marii Rydowicz, akompaniament Juliusz Jakubiek.
Przed Państwem wystąpi Arkadiusz Sekuna w utworze Samotny pasterz. A teraz Aleksandra Czerzasta w utworze Natural Woman.
Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day. So unkind, you're the key to my peace of love. 'Cause you make me feel like a natural woman. When my soul was in loss and found. Just what was wrong with me? Till your keys helped me name it. Now I'm no longer that fool of what I'm living for. And if you make me happy, I don't do anymore. 'Cause you.
przed Państwem wystąpi Damian Kowalski w piosence Tyle słońca w całym mieście Anny Jandar. Zapewniamy Was, drogie kobiety, że myślimy o Was na co dzień, nie tylko od święta i że każdy mężczyzna o Was stale pamięta. Nasz krótki program dobiega końca, więc chcielibyśmy złożyć Wam, drogie Panie, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń oraz tego, aby każdy kolejny dzień był lepszy i niósł ze sobą wiarę oraz nadzieję na lepsze jutro. Tego życzymy Wam z całego serca. Chciałabym z całego serca podziękować dzisiejszym artystom, muzykom, orkiestrze, OSP Przasnysz, panu kapelmistrzowi Piotrowi Zalewskiemu, wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji dzisiejszego koncertu, wszystkim pracownikom Miejskiego Domu Kultury, akustykom i szczególnie wszystkim osobom, które przybyły na dzisiejszy koncert. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na scenę pana burmistrza Łukasza Chrostowskiego oraz starostę powiatu przasnyckiego pana Krzysztofa Bieńkowskiego, bo są dzisiaj z nami. Zapraszam na scenę.
Tutaj znaleźliśmy sobie taki kącik, żeby do wszystkich być przodem. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że piękna muzyczna podróż przez przeróżne gatunki muzyczne i chciałem tej naprawdę bardzo serdecznie Wam pogratulować, bo cały czas Wasz repertuar się niezwykle rozwija i wzbogaca, a dzisiaj ten koncert w połączeniu z cudownymi wokalistkami, cudownym wokalistą i przy pięknym akompaniamencie. Dzień Kobiet to jeden z najważniejszych dni w roku. Przed nami ze starostą w takim razie też ogromnie ciężkie zadanie, bo musimy też piękne życzenia złożyć wszystkim paniom i tym na scenie, które dzisiaj pięknie grały, ale też przede wszystkim wszystkim naszym mieszkankom Przasnysza i całego powiatu przasnyskiego. I niech ten wyjątkowy dzień, który w tym roku zaczął się wcześniej, bo jeden dzień wcześniej, niech będzie dla Was naprawdę wyjątkowy. Zacznijcie go ogromnym uśmiechem na twarzy i niech ten uśmiech towarzyszy przez cały dzień, a później przez cały rok. Życzę Wam, żeby sukcesy w życiu zawodowym, ale przede wszystkim te w życiu prywatnym stanowiły ogromną wartość na kolejne lata i na Waszą przyszłość. Ja mogę tylko z Panem Starostą potwierdzić, że mamy najcudowniejsze, najpiękniejsze, najfantastyczniejsze mieszkanki w całej Polsce i z tego jestem ogromnie, ogromnie dumny i bardzo, bardzo za to wszystkim Paniom dziękuję. Jednocześnie podkreślam, że mieszkańców mamy, tych męskich, równie wspaniałych. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ja dołączam się oczywiście do słów pana burmistrza z życzeniami dla wszystkich dam, dla wszystkich kobiet, czy to są brunetki, blondynki, czy wszystkie was dziewczynki. Całować chcę. Moi drodzy, moje drogie, przede wszystkim Święto Kobiet to jest też podkreślenie waszego piękna i tego, tej radości, jaka z tego wynika, że jesteście tą lepszą połową ludzkości, tą piękniejszą, tą bardziej wrażliwą. My w imieniu wszystkich mężczyzn tu z miasta, powiatu chcielibyśmy wam właśnie te życzenia i ten gest, którym jest wręczenie kwiata, który przypomina też o waszym pięknie. Te wręczenie to jest taki gest, który jest może jednorazowy, ale nasze życzenia wszystkich mężczyzn, mam nadzieję, będą trwały właśnie każdego dnia. Będziecie obsypywane tymi kwiatami albo dobrymi uczynkami od różnych mężczyzn. To my w takim razie z panem starostą bierzemy się za robotę, bo chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim paniom, które dzisiaj wystąpiły. Jednocześnie chcę bardzo serdecznie pogratulować wszystkim organizatorom w tak trudnym czasie zorganizowanie tak pięknego koncertu dla wszystkich mieszkańców było na pewno nie lada wyzwaniem, ale udało się. Wielkie brawa dla was.
Jeszcze poproszę chwileczkę pana burmistrza i pana starostę o pomoc, ponieważ kobiety, które są obecne na sali, otrzymały taki numerek. To teraz właśnie wylosujemy ten szczęśliwy numerek i kobieta dostanie jakiś od nas cudowny prezencik. Więc poproszę tutaj panów o pomoc. Pan starosta może będzie wręczał, prawda? A pan burmistrz będzie może losował. Uwaga, pan burmistrz nie podgląda. Ja tylko powiem, że różne ciężkie zadania z panem starostą mamy na co dzień, ale tak trudnego, mam nadzieję, że w tym roku po raz ostatni. Zamykam oczy. Przepraszam wszystkich, które nie wylosowałem, panie, ale jedna będzie szczęśliwa. Pani z numerkiem 52. Sprawdzamy numerek. Nieszczęśliwa ręka w takim razie. Raz jeszcze losujemy. Komisja stwierdza, że losowanie jest prawdziwe. Jeszcze większy, 87. Nie ma. No trzech razy sztuka w takim razie. Losujemy. Komisja stwierdza, że wszystko jest ok. I ten numerek to jeszcze większy. 92. Ja po prostu myślę, że to panowie mają te numerki, dlatego wstydzą się podnieść rękę. Tym razem mamy jeszcze większy numerek. 129. Dobra, próbujemy w takim razie już teraz. Spadł szczęśliwy. 38. Mniejszy. O, chyba jest zwyciężczyni. Jest. Zapraszam. Pokazuję wszystkim. 38. Wszystko się zgadzało. Brawo. Gratulujemy. Dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję panu staroście. A ja zapraszam jeszcze do wysłuchania jednego utworu w wykonaniu orkiestry Dętej z Przasnysza. Thank you.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim artystom i muzykom występującym na dzisiejszym koncercie. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia.